Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Obiecywałem, że będzie, no i oczywiście jest. Przed wami ulica Pokątna, ogromny, pięknie wyglądający zestaw serii Lego Harry Potter. Zestaw ten zawiera 5544 elementy, więc naprawdę bardzo sporo. Dodatkowo kosztuje katalogowo 1800 zł i na ten moment taniej go nie kupicie. Trzeba będzie po prostu poczekać, a zestaw przestanie być ekskluzywem w Legoshopie i w Legostorze. No i wtedy pewnie będziecie go mogli kupić jakieś 20-30% taniej. Najczęściej trwa to 3 miesiące z kawałkiem i on wtedy trafia do szerokiej dystrybucji. Czy będzie tak teraz? Pewnie tak, może ewentualnie troszeczkę później, bo niektóre zestawy trochę później właśnie trafiają do tej szerokiej dystrybucji. Co do zestawu. Dzisiaj wam pokażę unboxing, bo tak jak mówiłem wcześniej, będę chciał podzielić ten materiał na dwa filmy. Właśnie na unboxing i też na recenzję. No bo myślę, że jest tutaj co omawiać, jest co oglądać, jest co podziwiać i też nie chciałbym, żeby to był jeden zbyt długi film, więc dzisiaj zajrzymy do pudła, pooglądamy je z każdej strony dokładnie, a w kolejnym odcinku zobaczycie jak to wszystko wygląda już po zbudowaniu. Przyjrzyjmy się na początek temu, jak pudełko wygląda od góry. Mamy tutaj wymienione figurki, ale za wyjątkiem jednej, bo w środku powinna jeszcze znajdować się dodatkowa minifigurka Harego, który no, jakby tutaj nawiązuje swoim wyglądem do komnaty tajemnic. Pewnie pamiętacie historię, kiedy Harry wszedł do kominka, żeby użyć proszku fiu i zamiast na pokątną powiedział na przekątną, trafił wtedy na ulicę śmiertelnego Nokturnu, co możecie też zobaczyć tutaj, bo właśnie Harry wraz z Hagridem z niej wychodzą. Co do zawartości figurkowej, mamy oczywiście Hagrida, mamy obu bliźniaków Wisleyów, mamy też ich mamy, czyli Molly, siostrę Ginny, brata Rona, no i oprócz tego oczywiście Hermiona i Harry, jest również Draco Malfoy wraz z ojcem Luciuszem, jest Gilderoy Lockhart, więc myślę, że tutaj bardzo warto jest kupić ten zestaw, choćby też dla tej figurki. Mamy pana Oliwandera, natomiast ja mam go też z tej miniaturowej pokątnej, która była swego czasu dodawana jako gratis na Lego Shopie. No i mamy jeszcze pana Fortysque, czyli lodziarza, który oczywiście ma swoją lodziarnię na pokątnej i mamy jeszcze reportera, czy też fotografa właściwie, proroka codziennego. Z kolei z tyłu pudełka możemy zobaczyć pogodną w całej okazałości, zarówno z przodu, jak i z tyłu. No i oczywiście u góry też możecie zobaczyć scenki z różnych sklepów. Mamy choćby sklep Oliwandera, mamy też sklep z całym sprzętem do Quidditcha. Mamy też księgarnię Essie i Floresy. No i tutaj jeszcze mamy oczywiście ten sklep z magicznymi dowcipami Wislejów. Jeśli chodzi o. E tylną część pokątnej. Zwróćcie uwagę na to, że ona jest zrobiona w sposób modularny. Każdy z czterech segmentów jest osadzony na płytce i oczywiście te budynki możemy sobie łączyć. To jest myślę też całkiem dobre do tego, żeby przechowywać pokątną, no bo ona ma łącznie 102 cm długości. W tym wypadku warto jest to sobie po prostu rozłączyć, bo też nie każdy pewnie ma taką przestrzeń, żeby ponadmetrową konstrukcję trzymać gdzieś i ją eksponować w domu. I tutaj oczywiście możemy sobie zobaczyć, jak to wszystko zostało podzielone. Od lewej mamy oczywiście sklep Oliwandera i Skribulus, Scribulus to jest sklep z akcesoriami do pisania dla czarodziejów. Następnie mamy redakcję, oczywiście, Proroka codziennego i też sklep z, ze sprzętem do Quidditcha. Następnie mamy Esy i Floresy oraz lodziarnie pana Fortyskę. No i też na końcu mamy oczywiście to wejście na ulicę Śmiertelnego Nocturnu i duży sklep z dowcipami Weasleyów, A na samym dole, oczywiście, możecie zobaczyć pokątną w całej okazałości z przodu po połączeniu wszystkich czterech elementów. Tak prezentuje się zawartość pudełka. Tylko weźcie pod uwagę, że to co widzicie tutaj, woreczki od numeru chyba 9 do 20, to są woreczki z połowy pudełka, bo to drugie pudło jest integralną częścią. Całego zestawu, więc tutaj za chwilkę jeszcze wysypię kolejne woreczki i rzeczywiście widzę dzisiaj ogromną skalę tego zestawu. Widzę, że to będzie największy zestaw, który oczywiście składałem w swoim życiu, ale szczerze mówiąc, naprawdę ilość woreczków jest tak duża, że to pudełko jest po prostu wypchane po brzegi. Tam nie ma żadnej wolnej przestrzeni, tam wszystko jest dopchnięte wręcz pod dekiel, mówiąc kolokwialnie, i naprawdę nie ma tam już nawet miejsca, żeby wcisnąć choćby włos. Mówiłem, że jest tego o wiele więcej? Mówiłem. Dodatkowo mamy właśnie jeszcze to pudełko z numerem 21. Zwróćcie też uwagę, że tutaj właśnie znajdują się te baseplaty, na których będziemy budować pokątną, więc ona będzie właśnie długości razy czterech takich baseplate'ów. Co do instrukcji, ona też jest, właściwie one są, bo tutaj dostajemy cztery takie naprawdę opasłe woluminy, masa naklejek. Zwróćcie uwagę, ile tu jest arkuszy. Z tego co widzę, to chyba cztery. Zakładam, że pewnie każdy jest po prostu pod jedną instrukcję. No i Instrukcje, jeśli chodzi o ich skalę, o ich grubość. Widać, że nie są równe, jeśli chodzi o grubość. Ta ostatnia jest najgrubsza. E, oczywiście, będziemy sobie później do nich zaglądać. Jak ja je odpakuję, to wam pewnie przy recenzji pokażę, jak one wyglądają w środku. Bo tam pewnie może być cała masa smaczków i ciekawostek. Albo właściwie, dzisiaj jeszcze sobie do nich zerkniemy. No i teraz jeszcze zobaczmy, jak wygląda to pudełeczko. E, dobra, niech będzie, zrobimy tak paluchem i dobieram się do środka. Tutaj właśnie z tego co się orientuję, powinna być ta dodatkowa figurka Harego i chyba elementy do złożenia podstawki. Zaraz się przekonamy. Dokładnie tak. O i jest tutaj też Hagrid, więc jeśli chodzi o Wygląd tego, tutaj mamy jeszcze taką dedykowaną płytkę. Super sprawa, że z nadrukiem, bo jak na przykład e, pamiętacie przy recenzji zestawu ze Stranger Things, tam mieliśmy też taki stojak czy w parku jurajskim w tej bramie wjazdowej, a tutaj po prostu mamy nadruk, a tam były naklejki. Wielki plus. No i oczywiście słowa Hagrida: "Welcome Harry to Diagon Alley", czyli Harry, witaj na ulicy Pokątnej. No i tak to się prezentuje, więc to będzie taki dodatkowy smaczek, który będzie można wyeksponować przed całą konstrukcją. A tak prezentują się instrukcje. Na okładce każdej z nich po prostu jest ten segment, który będziemy z danej książki budować. No i jeśli chodzi o zawartość, mamy tutaj informacje o tym, jakie sklepy się znalazły, czy też właściwie jakie budynki, bo nie wszystkie z nich są sklepami. No i to jest właściwie chyba tyle, jeśli chodzi o te ciekawostki. Jeszcze zwróćmy uwagę na końcu, czy coś tutaj się pojawia, ale. Niestety nie, więc nie ma tutaj jakichś dodatkowych informacji, fotosów i tak dalej. A szkoda, jeszcze tutaj zobaczmy, czy informacje się znalazły. Tak, tutaj są takie krótkie notki, po prostu więc zobaczę jeszcze tą czwartą instrukcję, czy być może gdzieś w niej przez to, że jest grubsza znalazło się coś więcej i rzeczywiście na samym końcu widać, że dostajemy tutaj takie dodatkowe informacje o projektantach, którzy odpowiadali za ten zestaw, no i to właściwie tyle. Tutaj jeszcze mamy tylko taki miniaturowy wręcz indeks figurek, które się znalazły, więc tak to wygląda. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o jakość wyglądu wydania tego, to jest naprawdę świetna. No i co? Ja się zabieram za budowanie, myślę, że teraz potrzebuję około 10 Godzin, żeby ten zestaw oczywiście zbudować w całości, i wrócę do Was z recenzją. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.